Niestety po wysokiej wygranej z Jelenią Górą przyszła pora na smak przegranej. Podopieczne Bożeny Karkut nie potrafiły dotrzymać tempa zawodniczką ze Szczecina, szczególnie w początkowej fazie meczu. Z pewnością zły początek w dużym stopniu ustawił już ten mecz, bo gonienie czterech bramek po niecałych czterech minutach na pewno nas w korzystnej sytuacji nie ustawiało. No pytanie pewnie, dlaczego tak zaczęliśmy, skoro pojechaliśmy tam po zwycięstwo. Dlaczego tak zdekoncentrowane bądź rozluźnione, nie wiem. Rozmawiamy sobie teraz z dziewczynami, pewnie wyjaśnimy. No pewnie postanowienie jest takie, że oby więcej nigdy takich początków. No walczyły dziewczyny, dochodziły parę razy na trzybramkową różnicę, ale no niestety zawsze wtedy zdarzały nam się kary dwuminutowe i, no i trudno było odrobić te straty. No ale o tym meczu możemy tylko już myśleć w kategoriach był. Rozpatrzyć to, co było złe, a już musimy myśleć o następnym przeciwniku. Kolejnym rywalem miedziowych będzie UKS PCM Kościerzyna. Spotkanie rozegrane zostanie 20 września o godzinie 17 w hali RCS-u w Lubinie.